Cześć Wam i witajcie w kolejnym filmie z cyklu Hity z marketów. Dzisiaj zajmę się asortymentem Lidla, a te filmy mają na celu zwrócenie Waszej uwagi na produkty godne polecenia okiem dietetyka. Jeżeli oglądacie ten film, to za kilka dni planowana jest również premiera moich nowych produktów, zarówno jadłospisu na wynos, jak i e-booków zakupowych Robię świadome zakupy z serii Lidl, Biedronka, nabiał, przekąski oraz dania gotowe. Wszystkie szczegóły odnośnie tych produktów zostawię Wam w opisie, gdzie możecie również pobrać darmowe ich próbki, do czego Was gorąco zachęcam. Mają one na celu zarówno ułatwienie Wam gotowania, jak i robienie zdrowych, świadomych zakupów bez marnowania pieniędzy na niepotrzebny asortyment z działu nabiału, przekąsek czy też dań gotowych, które również można znaleźć z dobrym składem w takich dyskontach jak wspomniany Lidl czy Biedronka. Omawiając moje dzisiejsze propozycje, zacznę właśnie od działu gotowców. Na początku nowość, może nie taka świeża dla niektórych, jest to danie green curry pana Pomidora, które słynie z fajnych zup czy też sosów obiadowych. Bazowo jest to produkt wegański, który zawiera głównie tofu w takim gęstym, kokosowym sosie, który jest dosyć ostry, więc zaznaczam, że jeżeli nie lubicie takich smaków, to naprawdę pali podczas jedzenia. Mamy tutaj porcję dla dwóch osób i faktycznie testowałam, są w stanie najeść się tym dosyta dwie osoby. Wystarczy ugotować do tego ryż bądź kaszę i można zostawić to w takiej wersji wegańskiej, ale również dodać na przykład kawałki kurczaka i zrobić z tego danie, które uratuje w pewien sposób osobę jedzącą mięso w takie bardzo zabiegane dni, kiedy naprawdę nie ma co ugotować, a jednocześnie ma ochotę na coś takiego gęstego, sycącego, gorącego i pożywnego. Dla zainteresowanych podaję jeszcze makro, także możecie sobie w tym momencie zastopować filmik i na to zerknąć. Mała adnotacja na koniec, z tego produktu mogą korzystać także osoby z insulinoopornością, ale w takim wypadku zwłaszcza namawiałabym do wykorzystania dodatkowego źródła białka, może to być na przykład ten wspomniany przeze mnie kurczak. Druga moja propozycja obiadowa to tym razem danie z kurczakiem, więc nie będzie odpowiednie dla wegan czy wegetarian. I jest to danie tikka masala z serii tej Bistro India. I to jest danie, które chwaliliście bardzo mocno pod kątem smakowym, kiedy pokazałam Wam je na moim Instagramie, na którego serdecznie Was zapraszam, tutaj jest mój nick. Fajne też w tym daniu jest to, że po pierwsze ma naprawdę niezłe makro. Pokazuję Wam tutaj, jak to wygląda. Po drugie, mimo tego, że skład jest dłuższy niż poprzednika, nie ma się tam czego obawiać. Wiem, że niektórych może martwić obecność karagenu, ale zaznaczam, że na ten moment ten dodatek jest uznawany jako bezpieczny, więc nie ma się czego obawiać, jeżeli nie jecie takich dań w ilości 3 dziennie, każdego dnia, to naprawdę wszystko będzie ok. Fajne też jest to, że tutaj mamy podzieloną część z ryżem i sosem, więc ten ryż tak nie nasiąka podczas przechowywania, dzięki czemu również nie zwiększa się jego indeks glikemiczny, co może być przydatne dla osób z insulinoopornością, choć tutaj z perspektywy dietetyka muszę zaznaczyć, że nie jest to idealny dodatek, ale jak na takiego awaryjnego gotowca, to też zdecydowanie bywało gorzej. Teraz coś, co będzie tylko elementem dania głównego, niepełnym posiłkiem, ale mimo tego jest fajne. Są to takie klopsiki warzywne, które bardzo przypominają mi, wręcz do złudzenia, te klopsiki z Ikei. Co jest w nich fajne? Nie mogę tego niestety tworzyć łatwo, jak myślałam, ale okej. Po pierwsze pokażę Wam makro i ich zaletą jest oczywiście dosyć fajny skład, jak na gotowca. Oczywiście dania przygotowane od podstaw samemu, takie kotleciki, zawsze będą lepsze niż chociażby taki gotowiec z odgrzania z dobrym składem. Ale też fajne jest to, że pół opakowania tych kotlecików dostarcza tylko 226 kilokalorii, więc daje to fajne pole do popisu, jeżeli chodzi o dodatki typu makaron, czy też jakiś fajny sos. I do tego również można dołożyć jeszcze chociażby jakąś zieleninę w stylu brokoli. Wtedy obiad będzie kolorowy, zdrowy i mimo tego, że korzystamy z przetworzonego gotowca, to naprawdę wartościowy. Pułapką może być to, że klopsiki z Ikei są wegańskie, a tutaj w tym produkcie mamy obecność białka i jaja w proszku, więc nie jest to produkt wegański, ale jest wegetariański.
Niedawno firma One Day More wypuściła swoje kotleciki tego typu, które pokazywałam Wam wcześniej. Bodajże w wersji chyba z tymiankiem, z tego co pamiętam, i bardzo chwaliliście je na moim Instagramie, też pod kątem smaku, także zaznaczam, że większość wypowiadała się o nich pochlebnie pod tym kątem. Są dostępne zarówno w Biedronce, jak i w Lidlu, ale oczywiście jak ja chciałam je kupić, no to nie było, wiadomo. Znalazłam natomiast kiełbaski roślinne tej firmy. Fajne jest to, że dla osób, które nie mogą z jakiegoś powodu spożywać soi czy też pszenicy, to one bazują na białku grochu i są chociażby wzbogacane w żelazo. Także dodatkowy plus. Tutaj zostawiam Wam makro i uczulam, że produkty tego typu jednak mogą charakteryzować się wysoką zawartością soli, więc wszystko z umiarem i zadbajcie o wartościowe dodatki. Nie kajzerkę z masłem, tylko kanapki na jakimś fajnym pieczywie, kolorowe, pełne warzyw, z humusem chociażby, i wtedy taki posiłek naprawdę jest bombą zdrowia, mimo wykorzystania po raz kolejny przetworzonego produktu. Kolejny dział, do którego przechodzimy, to przekąski i wiem, że bardzo poszukujecie propozycji z marketów właśnie pod kątem jakiejś przekąski pomiędzy daniami głównymi, dlatego też powstały te e-booki. W każdym macie minimum 100 propozycji na przekąski z Lidla i z Biedronki do wyboru, każda dokładnie opisana pod kątem wad, zalet, dla kogo nie, co dodać, żeby lepiej to wszystko bilansować. Przechodząc do rzeczy, oczywiście odsyłam Was wcześniej do opisu, po raz kolejny mam tutaj tubki Kubusia w wersji wanilia i truskawka, występują dwie i tubki tego typu zazwyczaj charakteryzują się tylko obecnością musów owocowych, jeżeli chodzi o skład, a te tubki bazują na twarogu, musy owocowe są na drugim miejscu, nie mamy tutaj żadnych zbędnych dodatków, będą one dużo lepszym wyborem, chociażby pod kątem sytości, bo nie mamy tutaj samych cukrów i to wolnych cukrów, które najszybciej się wchłaniają, ale będą również lepszym wyborem dla osób z insulinoopornością. Oczywiście idealnie tak z perspektywy dietetyka byłoby tutaj dorzucić jeszcze jakąś garść orzechów, wtedy w takim posiłku mamy i źródło białka, i owoce, i dobre tłuszcze. Producent dodał tutaj również witaminę D, jako fortyfikację, ale pamiętajcie, że taki dodatek nie zastępuje obowiązkowej suplementacji witaminą D w okresie jesienno-zimowym. Osobiście marzyłabym jeszcze, żeby był tutaj dodatek wapnia, tak osobno, nie tylko z twarogu, bo twaróg zawiera tego wapnia niewiele, także wtedy byłby to produkt naprawdę, no mogę powiedzieć, idealny. Druga propozycja to mini batoniki z nerkowców a la sernik waniliowy. I słuchajcie, przyznajcie, że brzmi to zarąbiście. Jeden batonik ma 76 kilokalorii i bazują one na nerkowcach, tak jak powiedziałam wcześniej, więc również ich cena jest nieco wyższa niż takich standardowych batoników i za takie opakowanie zapłaciłam bodajże 10 zł. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku pod kątem wielkości. Dobra. Mamy tutaj 6 batoników zapakowanych w takie odrębne opakowania i rozpakowując, tak żebyście mogli zobaczyć również zawartość w środku. Oczywiście teraz tego pewnie nie otworzę i nie mam przy sobie nożyczek, także taka trochę klasyka. Jeszcze Was trochę zagadam i udało się. Proszę bardzo. Taka jedna kosteczka, która ma 76 kilokalorii. Od razu zrobiłam test smaku, bo przecież mój żołądek zaczął od razu wydawać wiadomo jakie dźwięki i powiem Wam, że naprawdę są mega smaczne. Odróżniają się od tych takich standardowych batoników. Wybija się tutaj realnie ta wanilia, więc polecajka ode mnie. Teraz mam dla Was propozycję, która jest odpowiednikiem, żeby nie powiedzieć podróbą, tego niebieskiego batonika proteinowego z Biedronki. I zobaczcie, jeżeli znacie ten batonik, to sami zauważycie, że nawet przekrój jest identyczny. Składowo również wypada bardzo podobnie, więc tutaj jeżeli jesteście fanami tamtego batonika, a nie macie pod ręką Biedronki, to można wejść do Lidla i skusić się na coś takiego. Ostatni taki bardziej fancy słodycz z Lidla to takie ciasteczka, które były w różnych wersjach smakowych. Ja akurat wzięłam brownie i znowu widzicie tutaj bez dodatku cukrów i one są słodzone maltitolami. Zaraz pokażę Wam, jak wyglądają w środku. Nie wiem, czy są w stałej ofercie, czy to była tylko jakaś taka oferta tygodnia. Ciężko jest mi to zweryfikować,
ale wydały mi się na tyle spoko, że chciałam Wam je pokazać. Tym bardziej, że te produkty, nawet takie, które pojawiają się tylko od czasu do czasu, no to po prostu lubią powracać. Tak to się prezentuje. W sumie przypominają bardzo mocno takie ciacha z SFD. Wyczytałam, że jedno ciasteczko ma 82 kilokalorie, a tutaj macie dokładne makro. Ciasteczka pachną super po otworzeniu i tak wygląda jedna sztuka. Takich ciasteczek w środku znajdziecie 8. Jeżeli chodzi o przekrój, no to nie wiem, czy uda mi się to tak połamać. Chyba nie, muszę przekroić, zaraz wracam. Wyglądają w ten sposób. Naprawdę zachęcająco, spróbowałam, bardzo smaczne, ale uważajcie, żeby nie zjeść ich w nadmiarze, bo są słodzone maltitolami, które w zbyt dużych ilościach mogą powodować niemałe rewolucje żołądkowo-jelitowe. Minusem takich słodyczy, które pozornie są, że tak powiem, lepsze, a po prostu cukier został zastąpiony słodzikiem, jest zazwyczaj wysoka zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, które powinniśmy w diecie mocno limitować. I tak jest zarówno w przypadku tych ciasteczek, jak i tego batonika, którego pokazywałam Wam wcześniej. Ostatni batonik na dzisiaj to batonik twarogowy, którego znajdziecie również na lodówkach. Co jest w nim fajne? Generalnie minusem jest taki standardowy skład pod kątem zawartości cukru, tłuszczu palmowego itd., ale zaletą jest baza. Bazą jest twaróg, więc ma on naprawdę sporą zawartość białka i jak na batonik, prawda? Bo cały czas mówimy o batoniku, nie o jakimś jogurcie pitnym. Oprócz tego jest to maleństwo, które ma 40 gramów i taka sztuka dostarczy Wam ledwo 150 kilokalorii, tak mniej więcej, więc taką przekąskę można również sobie wkomponować w dietę. Nie będzie ona miała także wysokiego ładunku glikemicznego ze względu na tą twarogową bazę i dosyć wysoką zawartość tłuszczów, więc dla osób z insulinoopornością będzie również całkiem niezłą opcją, chociaż po raz kolejny nieidealną, ale można ją od czasu do czasu rozważyć. Ostatni produkt, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to fajny kompromis między wodą a sokiem. Nie jest to produkt idealny, oczywiście fajnie, żeby była to sama woda i tak dalej, ewentualnie z jakimiś aromatami. Tutaj uważam, że tak jak wspomniałam wcześniej, jest to kompromis. Jeszcze zobaczcie na makro. Mamy na pierwszym miejscu w składzie wodę, a na drugim soki z zagęszczonych soków z jabłek, winogron, borówek, malin i cytryn. Więc od czasu do czasu na coś takiego słodszego można się skusić i tak jak mówię, nie zachęcam do picia 2 litrów dziennie produktu H2O owoc, ale jeżeli latem chociażby, albo nawet teraz znajdzie Was na coś takiego, no to lepiej sięgnąć po taką opcję niż po litrowy sok w kartonie, którego bardzo łatwo jest wypić jednym duszkiem, a przy okazji dostarczyć sobie naprawdę gigantycznej ilości cukrów i przy okazji kilokalorii. Dodam na końcu, że jedna butelka, która ma 400 ml, dostarczy nam mniej niż 85 kilokalorii, więc widzicie sami, że jest to naprawdę ciekawy produkt, którym czasami warto się zainteresować. To już w dzisiejszym filmie byłoby na tyle. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, który z produktów zaciekawił Was najbardziej i po raz ostatni odsyłam do opisu, żebyście mogli zapoznać się z nowościami, które dla Was przyszykowałam. Do zobaczenia!